I zaczynamy. Siema, krótka relacja z naszych dwóch dni pobytu na obozie Polsow. Tu za nami jedna z grup szykuje się do działania, omawiają zadania. A my się przyjdziemy i was oprowadzimy, ile tutaj wspaniałości się dzieje. Tak, co się dzieje. Zbliżamy się do następnej ośki. Kolejna sekcja prowadzona przez Polsow Academy, Sojersa, jego instruktorów. Tutaj już tarcze rozkładane. Mieliśmy okazję się troszeczkę przyjrzeć, także naprawdę fajna organizacja. Niedługo sobie zamienimy dwa zdania z Sojersem, to się dowiecie, ile to kosztuje, żeby coś takiego skleić, ale warto. Warto, ludzie zadowoleni ze szkolenia, z atmosfery, także coś pięknego. Artur się powoli przekonuje. Artur się do strzelania powoli przekonuje. Słuchaj, z taką czapeczką to trzeba. Od razu same dychy, nie? Żeby. Na 2 metrach. Ale same dychy. Z przyłożenia. Także ten. Także pracujemy. Nie, jest fajnie. Jest dobra, dobra zabawa. Trochę się polansowaliśmy. Komandosowe fotki. Zresztą się stają, czemu ty idziesz tak trochę z tyłu właśnie, bo kadr automatycznie poszerza. Jest ten. Nie zawsze widzę ten ekran. Nie, jest. Ja staram się pilnować, żeby było. Tu mamy kolejna, trzecia oś. Może wyłapaliście parę złotych rad o przechodzeniu na zapas od Sojersa. Co jest? A! Co będę wam przybliżał? Gdzieś tam parę razy się przewinęło, co robił u mnie, ale zaraz się spotkamy z nim na rozmowy, to on wam osobiście opowie. Tu mamy miejsce, teraz jest tu pusto. Wczoraj tu się nożowaliśmy, chłopaki wykorzystali swoje umiejętności zdobyte. No i też zaprawy poradne. Tak. No, na której mnie nie było, więc nie wiem, wierzę Arturowi na słowo. I po nożowaniu chłopaki mogli w realu sprawdzić umiejętności, które nabyli na wcześniejszym szkoleniu medycznym z wirem. Także... Ale wszyscy cali, wszyscy żyją. Tak, już tak. Już tak. Także... O, tutaj mamy... Nie wiem, czy mi się będzie chciało iść tam aż tak daleko. Zobaczymy. Z daleka pokażemy, będzie. Zobaczymy, może pójdziemy. Tutaj jest aut. Aut jest bez liku. Ileż to ludzi przyjechało? Naprawdę jest ile? 30 osób, 29, coś takiego. No, 3 dychy, to się łatwiej pamięta. Także tak, jest obłożenie. 4 dni. 4 dni zdrowego. Sparingi tutaj robiliśmy też. Tak, uciekali, w każdym razie przed tobą tam widziałem, uciekali. Trochę uciekali przede mną, trochę uciekałem ja. Tak. Równowaga w przyrodzie zachowana. Równowaga w przyrodzie. O, teraz jak było to strzelanie, sobie przypomniałem, jak trzaskałeś biczem. Tak jest. Nie pejczem. Jak trzaskałeś biczem. Szpula. Gorzej to wali w ten po uszach niż kurde to strzelanie z 9. I szpula też była wykorzystana jako tarcza do rzucania, więc dużo się działo. Tak, tak, były dodatkowe zdjęcia pozaprogramowe, zorganizowane, bo Artur akurat miał, zawsze ma ze sobą trochę noży do rzucania. Ja mam kolejny, dużo noży. Kolejny ten, pokręcony, dlatego nam się dobrze pracuje. Rozumiemy swoje spierdolenie wzajemnie. I trochę było rzucane. Właśnie, chyba nie ma sensu tam podchodzić, bo nie będzie w ogóle foni, wiesz? Też rzucałem. Artur dał mi parę wskazówek, także będzie wrzucone też nagrywka z tego, co zrobiliśmy. Tutaj proszę, tam się strzela, tu się ładuje, tutaj jest ten. Jak ty miałeś ten? To jest sexy tactics? Czy co to było? Sweet Tactics. Także dzieją się tu grube rzeczy, grube akcje, poczucia humoru nie brakuje. Wszyscy ludzie kurde z dystansem, a jak mają dystans do siebie, poczucie humoru, znaczy, że są mega inteligentni. Bo to poczucie humoru jest w zasadzie wyznacznikiem
inteligencję, jak ktoś mówi, jest to błyskotliwe poczucie humoru, czarny humor. Znaczy, to musi być ktoś inteligentny, tak jak ja. Wracamy do Sojersa, tutaj kuchnia, żarcie, o właśnie, nie powiedziałem, kurde, kapral kucharek. Petarda dzisiaj leciała, fenomenalna jajeczniczka, strzelnica poligon zapady, to właśnie tam wszędzie było, popatrz, jest szurka sobie, no, śmiga, pod korsę się chowa. Żywiołów mnóstwo, zieleni mnóstwo. Tak, pogoda piękna, kuchnia kapral kucharek, dzisiaj pyszna jajeczniczka na boczku wjechała, fajnie zrobiona, nie za mało ścięta, nie za mocno ścięta. Do tego warzywka, pomidorki, ogóreczki, cebulka, posolone, bułeczki, poezja, kawa, elegancko, kurde, świeżo zaparzona. Nie jakieś tam, kurde, te rozpuchy pedalskie, czy inne te coś, co się nie nadaje w ogóle do użycia. Klasa, fasolka po bretońsku, kurde, była, no, rewelacja, żurek z jajeczkiem, miodzio. Także zaopatrzenie, tak, nie głodowy zdecydowanie, nie? Zaopatrzenie świetne, tojki postawione, prysznice wstawione, kontenery prysznicowe. Także naprawdę klasa, można naprawdę... Więc może nawet nie śmierdzimy po tych kilku dniach. No, ja na pewno nie. Ja nawet jak śmierdzę, to pachnę fiołkami. W każdym razie można się posurwiwalować, przeciorać, ale w takich komfortowych naprawdę warunkach, że jednak na koniec dnia poczuć się jak człowiek, wziąć sobie fajny prysznic. Dobra, tu nie ma żadnych już tajemnic, kurczę, zdradzanych. Zrobimy rzut. Właśnie każde dobre nagranie musi mieć wstawkę zładowania magazynków. Siema, chłopy. Pozdrawiamy. Panowie, jak tam? Pozdrawiamy mega. Bardzo ekipę. Fajnie. Dziękujemy serdecznie. Szkoda, że tak krótko. Krótko, 4 dni zapierdalania, że ledwo jest czas się wysikać. Szkoda, że tak krótko. Słyszycie, co tu się dzieje? Tak jest. Panowie, jak się podoba? Zajebiście. Nie wiem, tylko krótko. Krótko, kurde, i krótko wiadomo na temat. Tak jest. Nie, nie rozchulaj się, Adam. No bo to idzie. Akurat Adama dobrze znam, także już go stopuję. Normalny jest, nie? Jest pierdolnięty, logiczny na ten. Dlatego robimy. Ale znowu pierdolnięty. Ale znowu. Także ten, Adam, tak. Na żywo idzie. Dlatego cię tak lubię. Adam. Nie, na żywo nie idzie, ale tak jak jest, idzie wstawione, ja nietnę, więc nawet jak jest umieszczone, to jest jak na żywo. Nie wiem, no nie mogę, bo tego nie wiem. Ale powiedziałeś, tak? Tu kolega twierdzi, że Adam lubi kozy. Adam lubi kozy. Był moją kozą. Fajne. Ja byłem z tyłu. Cięta riposta, tak jest, kurde. Dobrze. Ty, ale Sojers mógłby przyjść, bo tutaj zaraz trzeba będzie to po 22 umieszczać i dać ten ograniczenie wiekowe do tego nagrania. Tu jeszcze wyjdzie. No, będzie. Będą pipitki. Będzie. Musisz mieć, kurde. Nie, nigdy nie wstawiam. Nie ma, u mnie jest, kurde. Tak jest w oryginale. Tak jak jest. Wszystko. Ale nam się aptekarz trafił dzisiaj na szkole. Silne ładowanie. Ładowanie. Adam, wołają cię silnego. Adam, to nie ten. Tak. Kafar. Mamy ładowanie magazynków. O, idzie ostatni cel, ostatnia tarcza. Zaraz tutaj chłopaki dostaną wyjaśnienie, co i jak na rzeczy i zamienimy sobie dwa zdania z Sojersem. Organizatorem. Artur, widzicie, się nie, tak średnio się udziela, jest nie w formie, boli go głowa. Nie po tym, co myślicie. On ma stały, chroniczny niedobór kofeiny. On musi tak... Taki jest antytrzeźwy, tylko jego upaja kofeina akurat, nie alkohol. I do normalnego funkcjonowania musi przyjąć. Tauryna, kofeina. Tak ma, taki ma organizm. Bywa. Fajnie, chciałbym też mieć on pić. Lubię kawę i pić dużo kawy, żeby się poczuć normalnie. To by było super. Dobra, za chwilę wchodzimy. Za chwilę wchodzimy, jak zostaną ćwiczonka powyjaśniane, to wchodzimy z... Kurczę, nie widzę, widzę, jest dobrze. Wchodzimy, zamienimy parę słów z organizatorem. Siema, witam. O, co tam? I to było na tyle. Zamienimy parę słów, dowiecie się o paru rzeczach, które robi, o których jeszcze nigdy nie powiedział. Ile tam w ogródku leży.
milionów zakopanych. I o tym, jak to wygląda od środka, zorganizowanie czegoś takiego. Dobra, panowie, załadowaliście się? Oczywiście. I tak jak mówiłem, mamy szefa, prezesa całego zamieszania, Sawyers. Kurde, miło było tutaj przez te dwa dni z tobą podziałać, współpracować, poobserwować, jak działasz. Może dwa słówka, co robisz, bo tam gdzieś mnie to już tam przewidziałem, cię gdzieś tam w swoich nagraniach, ale to zawsze lepiej dokładnie coś mogłem przekręcić, coś powiedzieć, bo spoko. Ten mój łeb, to ludzie wiedzą, jak tam wiadomo. Coś ten. Czasami chcę powiedzieć, kochanie, podaj mi słów, nie? Dobra. Ale powiedz, że mi się zdarzyło to. Tak. Dobra. No generalnie zajmuję się strzelectwem bojowym. Jestem byłym żołnierzem jednostki komandosów. Od 2018 roku prowadzę własną firmę szkoleniową Polsów Akademy. Zaliczyłeś chyba wszystkie możliwe misje w Iraku, kurde. Afganistanie. 10. Łącznie 10. Dla mnie piasek to wybacz, tak. Że ja mylę. Spoko, nie? Piasek 10, to ten. 10 zmian w sumie 10. To jest 5 lat. 10! Tak, i od 2018 roku stwierdziłem, że będę zajmował się tym, co lubię robić, co widać zresztą. I tak jest najlepiej. I tak jest najlepiej, dokładnie. No bo wiesz, bo to właśnie na mnie, chciałbym wspomnieć, to na mnie robi wrażenie, jako Jay, tak, ale nie, zaraz sobie rozumiem, co konkretnie o tym chodzi. Ale działając z zespołem razem bojowym, czyli kurwa, w zasadzie jak jednoosobowa armia, bo 500 rzeczy do ogarnięcia. No dokładnie. Co robi Jay tak? Naprowadza lotnictwo generalnie. Łączy, śmialiśmy się zawsze, że łączy ziemię z powietrzem. Czyli manewry na ziemi, wojska muszą być zsynchronizowane. Znaczy inaczej, działania lotnictwa musi być zsynchronizowane z tym, co robimy na ziemi. Więc to jest ogromna odpowiedzialność, kurwa, ponieważ musisz wiedzieć zarówno co się dzieje, jak brać w tym udział, czyli jak gdyby walczyć na ziemi, a jeszcze musisz mówić tym w powietrzu, co my robimy, dlaczego tak robimy i co on ma ewentualnie zrobić, żeby ci pomóc. Tak? Trzeba im powiedzieć, co trzeba, to jeszcze trzeba znać ich przynajmniej dość dobrze, i znaczy robotę, na czym polega, jakie mają możliwości podstawa, i tak dalej. To jest podstawa, czyli nie? Ty musisz mieć opanowaną swoją działkę. I ich. I ich działkę. Dokładnie tak to wygląda. Dlatego mówiłem, jednoosobowa armia. Jak dawniej dowódca na polu bitwy musiał dowodzić, a jeszcze sam tam, kurde, teraz dowódca dalej dowodzi, ale ma osobę, która się zajmuje tym, która się na tym zna, no bo trudno, żeby jedna osoba znała się na wszystkim, więc ma tam. No osobę, tak, ale to działałeś taki jakby... To jest tak troszeczkę taki dowódca, taki, kurde, no bo ta koordynacja, to wszystko zgrać. Ta koordynacja wymaga ogromnej, no, ciężka praca, nie? Ciężka praca. A jak oni tam przelatują tak nie za wolno, żeby jeszcze się wstrzelili w punkt w czasie. No i bomby mają nawet i tonę, i pół tony, więc jeżeli się pomylisz o parę metrów, to może zginąć dosyć spora liczba ludzi, tak. Którzy niekoniecznie byś chciał, żeby zginęli. Tak, tam więc błędy. Jest to odpowiedzialność i męcząca robota. Jak wracało się z pracy, psychicznie musi być, to nie? Byłeś wypompowany tak, że chłopaki jeszcze omawiali robotę, ty tylko 2-3 słowa, kurwa, i szedłeś, bo dopiero z ciebie schodziło. To nie dlatego, że robota była ciężka, tylko dlatego, że to się kumulowało, bo sama robota to jest jedno, ale przygotowanie do tej roboty to jest ogromny czas, kupa roboty, no i sama robota to już była tylko, jak u nas mówią, wisienka na torcie, no ale jak już to wszystko z siebie zeszło, no to musiałeś odpocząć, bo twoja głowa była na takich obrotach pracowała, że jak się zatrzymała, to ty po prostu musiałeś się położyć. No, jak nie stop, to już na. Tak. Ale to poznacie to głębiej, bo na pewno się jeszcze spotkamy i na pewno dokładniej porozmawiamy. Ja tu chciałem jeszcze poruszyć temat, kurczę, samego obozu, tego co tu robicie, bo tam tu już was trochę poprowadzaliśmy, pogadaliśmy i kurde, no zorganizowane świetnie. Można się na koniec dnia po tym zapierdolu, bo jest naprawdę, naprawdę tu jest orka dobra, ale najważniejsze jest to, że jest z uśmiechem. Orają i jeszcze się cieszą, kurde. Nie wiem, kurde. Troszeczkę też do tej orki, żeśmy się sami przyłożyli. Przyłożyli się. Tak, troszkę ich pomęczyliśmy. To nasza druga edycja w sumie już tego obozu. Pierwszy obóz był w zeszłym roku, w tym roku druga edycja. Jest troszeczkę zmieniona w stosunku do pierwszej. Więcej rzeczy się działo, jeszcze więcej, jeszcze bardziej intensywnie niż ostatnio, choć ostatnio było bardzo intensywnie tak samo. Zaprosiliśmy was, zaprosiliśmy chłopaków z BUOS, żeby trochę opowiedzieli o konfiguracji broni i o samych sposobach jakby obsługi broni takiej technicznej. Było oczywiście i to wszystko podkreślamy od praktyków, którzy tak, mierzą no, konfiguracja, dobierać, bo fajnie szybko strzelam na strzelnicy, nie, tylko to będzie nas, działać. Jak szybko strzela, tylko kto jaką ma wiedzę i umiejętności, kto zna się na robocie. Pierwszy dzień był wiru i szkolenie medyczne tradycyjnie, bo jak robimy dziurki, trzeba wiedzieć, jak je łatać.
stare powiedzenie, więc było szkolenie medyczne i codziennie oczywiście dużo strzelamy, strzelanie bojowe, bo to jest nauka strzelania bojowego, czyli dla cywili to jest strzelectwo obronne, ale mamy też wielu kursantów, którzy są wojskowymi, gdzieś w jakichś innych formacjach policyjnych, bo uczymy dokładnie stricte tego strzelectwa bojowego, czyli wojskowego, policyjnego i obronnego, tak? Mhm. Mi się bardzo podobało, ile w wczorajszej rozmowie znalazłeś analogii do noża właśnie tego. Tak, bo można znaleźć, bo ja zawsze mówię, że strzelanie bojowe to jest sztuka walki. To nie, może sztuka słowo jest troszkę na wyrost, ale jest to poniekąd sztuka walki, czyli doskonalimy swoje jakby ciało, swoje umiejętności i to bardzo mocno koresponduje z tym, co się robi w innych sztukach walki. Są pewne zmienne, bo jednak mamy broń w ręku. Jeśli są nieoderwane od realiów, jeśli to naprawdę jest oparte o realia, to no jest właśnie. Naprawdę w podstawach wszystko wygląda dokładnie tak samo. Dokładnie, to ma być skuteczne. To podstawy są te same, nie? To fundamenty muszą, no nie może być dużo różnic, no bo też sposoby zwiększania ruchu właśnie. My to nazywamy ergonomia ruchu, tak? Nie zużywaj energii na coś, co jest totalnie zbędne na polu walki. Tak, tutaj trochę wczoraj sobie tam z Sojersem porozmawialiśmy na wieczór w nielicznych wolnych chwilach, naprawdę 5 minutek i tak, jak chcecie, ja wiem, tam różni ludzie o ergonomii coś tam próbują powiedzieć w strzelaniu. Jest ergonomia, Sojers testuje, powiedział co testuje, jak, że tu kombinuje, nie tylko, że bo kiedyś ktoś mu powiedział, tylko cały czas, a może by inaczej, może by lepiej, także fenomenalnie. To mi się bardzo spodobało, tu chłopaki są po rozgrzewce. Feedback świetny, rewelacyjny. Jest zerwanie strzału, ale w jaki sposób, na jakiej zasadzie kursanci mają wytłumaczone, a nie tylko no zrywasz, nie zrywaj. To najczęściej słyszałem gdzieś na strzelnicach o różnych, nawet wysokiej klasy instruktorów. Wydawałoby się, a tu jest naprawdę rozpracowane w tych szczegółach, że od razu jest ten widać, że ci zależy na tym, żeby oni jak najszybciej, jak najlepiej, kurde, to opanowali. Żeby zrozumieli i mogli się sami rozwijać, dokładnie. No, naszą filozofią jest przede wszystkim nauczyć. Nie przychodzimy sobie do niej naprodukować łusek, postrzelać, pokazać, jak my fajnie umiemy strzelać, albo nie wiem, co można fajnego zrobić na strzelnicy, tylko ty masz być skuteczny, masz strzelać szybko i masz strzelać bardzo celnie. Nikogo nie obchodzi, jak szybko kurujesz. To nikogo nie obchodzi. To dobre jest. My znamy doskonale wiele podejście wielu ludzi. Ja też mam, wywodzę się z wojsk specjalnych, znam wielu świetnych operatorów, ale już uczyć innych to już jest inna bajka. To już jednak trzeba... Inny zestaw umiejętności, ta metodyka nauczania jest bardzo ważna. Naszą filozofią jest nauczyć ludzi strzelać. Rozumieć, ale walczyć i myśleć na polu walki. O, i rozumieć, to jest ważne. Rozumieją, co i dlaczego robią, są w stanie potem improwizować, sami sobie dokładnie poradzić. Dlatego u nas nic, to co wczoraj powiedziałem, jak byliście tam, nie skończyły się te strzelanie zawody, wczoraj robiliśmy dla chłopaków, żeby zweryfikowali swoje umiejętności. To co zawsze mówimy, u nas się nic nie powtarza dwa razy, bo pole walki się nigdy nie powtarza dwa razy. Jak chłopaki powiedzieli, możemy przejść ten tor jeszcze raz, a mówimy, ale to już jest bez sensu. Jak będziecie mieć ten tor, ale będzie na pewno zmieniony. Nie odtwarzamy, nie powtarzamy. My uczymy, my pokazujemy, jak pewne rzeczy się robi, ale ty masz ten wachlarz umiejętności wykorzystać samemu na polu walki, wiedzieć kiedy co zastosować i dlaczego tak robisz, a nie inaczej, co ewentualnie ci pomoże na polu walki, a co może przeszkadzać i tyle, nie? No i świetnie. Zasada ponad techniką w sztukach. Principle based training. Tak, to jest istotne. Dokładnie, mamy też specjalnie ułożony program. Nasz program jest bardzo, można powiedzieć, rozbudowany od szkoleń bardzo podstawowych, poprzez średnio zaawansowane szkolenia, gdzie uczymy najbardziej takich przydatnych umiejętności na polu walki, a później to wszystko możesz rozwijać na szkoleniach zaawansowanych, które właśnie tutaj dzisiaj realizujemy, tu z chłopakami zaawansowane, tam na ośce obok chłopaki strzelają, też dwa dni temu ze mną tam strzelają na tej długiej ośce, też chłopaki bardzo dużo szybko, obaliliśmy parę mitów, sam ich zapytałem, co według was jest szybsze, to czy to, pokazałem, że jednak jest na odwrót, znaczy inaczej, sami. Zrób zagwozdkę, może nie rozwiązuj zadania, ale zadaj to pytanie, niech sobie pokombinują, pomyślą, no. A jakbyście chcieli poznać rozwiązanie zagadki, no to albo kombinujcie, testujcie sami, co i jak, pamiętajcie oczywiście o realiach pora walki, albo no, do Sojersa na szkolenie. I tak, wczoraj analizowaliśmy, co jest szybsze, low ready czy high ready, bo w zależności od sytuacji. Tak, bo na ten temat jest bardzo dużo dyskusji, czy lepiej mieć broń nisko pod celem, lekko pod celem i prowadzić broń w celi, strzelić, czy mieć ją u góry. No i wczoraj jakby odpowiedź jest jasna dosyć i oczywista, okazało się, że nie jest taka oczywista i to zależy od sytuacji i to żeśmy analizowali, chłopaki sami sobie udowodnili, że jest inaczej i byli zdziwieni, że różnica czasem jest o połowę czasu. A to jest dużo, zrobić coś dwa razy szybciej?
to jest bezsensowną sekundę w walce, a jej nie mieć. Tak. Mamy dużo szkoleń takich zaawansowanych typu obrona miru domowego. Jest to takie nasze flagowe szkolenie, gdzie uczymy walki we własnym domu, w otoczeniu własnych domowników, dzieci, często żony, tam rodziny. To już ten aspekt i ten rodzaj sytuacji to już jest taki, myślę, już dość bliski strzelaniu bojowemu, no, bo już mamy pomieszczenie. To już jest strzelanie bojowe, to jest obronne, nie? No to nie jest sportowe, to nie jest tarcza. Ja wiem, obronne, ale już mocno oparte już na zasadach też tego bojowego, tak? Bo już tu w tej samoobronie, jeśli ktoś wchodzi, to już mamy jasno postanowiony cel, możemy kurde zadziałać z maksymalnymi środkami przymusu. Ale tutaj to też nie jest taka oczywista i prosta sprawa, bo właśnie ludzie często w tych kategoriach myślą, a pokazujemy, że to nie działa tak do końca. Jak powiedziałem, że już jest bliższe tym zasadom bojowym, już jest to większe przełożenie. No, tutaj, a oczywiście kodeks karny też ma swoje do biegłego sądowego, który prowadzi najpierw wykłady i tłumaczy dokładnie meandry polskiego prawa, żeby obalić też wiele mitów, które krążą w internecie. Następnie pokazujemy takie fundamenty poruszania się po domu, znajomość swojego domu, wykorzystywanie pewnych elementów, no i myślenie w sytuacjach takich, powiedzmy, ekstremalnych. Bo nie zawsze naciśnięcie na skrót jest najlepszym rozwiązaniem, często ze strony ostatnie i najgorsze rozwiązanie. No, więc nasze uznawanie, czy jest ta sytuacja, czy nie. Generalnie jest podzielone na 3 etapy, pociąg pierwszy, drugi, trzeci. W trzecim jest force on force. Mamy normalnie napadalców, jak to się nazywa, napadają. Budujemy dom, są drzwi, przejścia, pokoje, łóżka, dzieci śpią, wszystko robimy. Dzieci ma manekiny, dzieci ma... Kolejne moje pytanie, skąd dzieci bierzecie do tego? Przybyło trochę. Ale świetna była też taka zachęta, o której wczoraj mówiłeś a propos czasu, właśnie, że to mi się najbardziej podobało ze względu na to, że to nie było w tym ego. Bo kiedy mówiłeś dany czas, mówiłeś spoko, zróbcie lepiej. Nie na zasadzie, to jest mój czas. Nie jestem najlepszy. Nie, dla każdego dobrego znajdzie ktoś lepszy i zawsze to powtarzamy, więc my jakby tutaj nie musimy podnosić tego. My mieliśmy swój czas i to, co robiliśmy dzisiaj, chcemy przekazać jak najwięcej wiedzy, nauczyć, pokazać, jak można zrobić coś lepiej, szybciej, jak do tego dojść i cieszymy się, jak nasi kursanci są lepsi od nas. A jak komuś trzeba właśnie to doszlifować dalej i podnieść, to jeszcze lepiej, bo tylko dokładnie, sztuka rośnie. Dokładnie. To jest mówiłem wam o wyznacznikach dobrych instruktorów, jak wybrać dobrego instruktora. To jest właśnie to wszystko, co teraz powiedział Sojer, to co tu robią, to jest kurwa. Panowie, jest my musimy to kończyć. Lecimy, muszą kończyć, my musimy jechać. Dzięki panowie za wczorajsze, za rąbiste zajęcia, chłopaki też mega. Te zajęcia, mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy tutaj na naszych obozach. I zapraszamy na nasz obóz, który będzie już za rok. Już za rok. 16, śpieszcie 19. się, bo jeszcze się jeden nie skończył, a miejsca już na następny prawie są wyczerpane, także szybko. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Również jeszcze raz. Dzięki. Dzięki, chłopaki.